Nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym poradni IVEN. W dzisiejszym odcinku będę mówiła o tym, ile posiłków należy jeść, cierpiąc na insulinooporność. Jeżeli temat jest ciekawy, to oczywiście zostańcie ze mną i posłuchajcie, co mam Wam do powiedzenia. Teorii na temat ilości posiłków w insulinooporności jest na pewno kilka. Są na takim chyba nawet polskim rynku dietetycznym dwie takie szkoły. Pierwsza to jest szkoła IVEN, która mówi jedz mniej, a więcej, a będziesz mieć stabilne cukry. Jest druga szkoła, która mówi jedz częściej, ale produkty o niskich indeksach glikemicznych. O co w tym wszystkim chodzi? No tak, jeżeli jemy częściej, no to wytwarza nam się insulina. Insulina wytwarza się pod wpływem zjadanego pokarmu. Jeżeli coś jemy, nawet czujemy czasami zapach, no przecież jak zbliża się posiłek, no to już czujemy, że to jest ta pora i robimy się jeszcze bardziej głodni, zaczynamy odczuwać ruchy perystaltyczne w jelitach, zaczyna się wydzielać hormon, który nazywa się insuliną. Jej zadaniem jest pozbieranie energii, glukozy z naszego krwiobiegu i odprowadzenie do komórek. Czyli pojawia się taki hormon, który ma funkcję magazynującą. Jeżeli my odkładamy, to na pewno nie spalamy, tak? W cudzysłowie spalamy na przykład tkanki tłuszczowej. No bo jesteśmy nastawieni na to, żeby pozbierać taczkami i odprowadzić do spiżarni. Problem jest w tym, że jeżeli cały czas coś regularnie jemy, to cały czas pobudzamy sobie wysoki poziom insuliny, który będzie nam odprowadzał energię do magazynów, najczęściej do tkanki tłuszczowej, dlatego ta tkanka tłuszczowa ma się świetnie. No to kiedy mamy spalać tkankę tłuszczową? Na pewno jej nie spalimy, jeżeli będziemy jeść regularnie. Każdy, kto spróbował już takiej diety z ograniczeniem kalorii. Tak często też mówimy, wystarczy, że mniej jesz, a więcej się ruszasz. Ktoś, kto spróbował diety z ograniczeniem kalorii, wie, że nie zawsze to działa, w szczególności u osób właśnie, które cierpią na insulinooporność. Żeby to zadziałało i żeby spalać tkankę tłuszczową, to musimy uzyskać niski poziom insuliny. Wtedy włączy się m.in. glukagon, hormon angażujący tkankę tłuszczową do procesów energetycznych. Jeżeli wydaje nam się, że wystarczy, że będziemy jeść regularnie, niskokalorycznie, niskotłuszczowo, o niskich indeksach glikemicznych i będziemy ćwiczyć, to niestety często, nie zawsze, często okazuje się, że nie tędy droga. Dlatego, że często same mlaskanie, odczuwanie zapachu, wyobrażanie sobie jedzenia już powoduje zwiększony wyrzut insuliny. Kochani, pamiętajcie oczywiście, że to nie dotyczy 100% przypadków, ale u wielu osób tak właśnie może się dziać. Kiedy zaglądam w podręcznik dla studentów medycyny, metabolizm i żywienie, tamten okres poposiłkowy wynosi od 0 do 4 godzin. W tym czasie nasz organizm wydziela hormon insulina i w tym czasie następuje magazynowanie tkanki tłuszczowej i zapasowego glikogenu, który powinien być wykorzystywany w sytuacjach głodu. Okres między posiłkami to jest od 4 godzin wzwyż nawet do 12. Dlatego właśnie mówi się o takich dietach, w których je się jeden albo dwa posiłki, że one są dość skuteczne. No bo właśnie mamy ten okres między posiłkami. Co się dzieje w okresie między posiłkami? Spada nam insulina, a wzrasta poziom glukagonu, który wyciąga zapasową tkankę tłuszczową i wykorzystuje do procesów energetycznych w organizmie. Nasz mózg potrafi również działać na ciałach ketonowych, więc on to tak szybko nie będzie miał problemów. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że są osoby, które cierpią na hipoglikemię i mamy dwa rodzaje. Ja już o hipoglikemii mówiłam. Są osoby, które mogą mieć hipoglikemię reaktywną i to będzie proste. Po prostu jemy rzadziej, nie jemy węglowodanowych produktów, nie ma problemu z hipoglikemią reaktywną. Ale są osoby, które cierpią po prostu na hipoglikemię z innych powodów i tutaj trzeba zachować oczywiście dużą ostrożność. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby podchodzić do każdego indywidualnie. No i teraz, jeżeli ten okres między posiłkami jest 4 godziny wzwyż, to odstępy między posiłkami powinny wynosić minimum
4 godziny minimum. Co oznacza w praktyce, że całkiem nieźle sprawdzają się sposoby odżywiania, w których jemy 2 lub 3 razy dziennie. U niektórych osób nie musi się sprawdzić system czteroposiłkowy, który też jest dość popularny. Jeżeli chodzi jeszcze o tą rozbieżność między posiłkami, bo tu chciałam przypomnieć o pewnych badaniach. Jak znajdę link, to oczywiście wkleję Wam zaraz pod tym filmem. Pojawiły się takie badania, które sprawdzały grupę ludzi jedzącą 2 posiłki kontra 2 albo 3 kontra 6 posiłków. I okazało się, że grupa, która jadła 2 posiłki, miała bardziej stabilny poziom glukozy we krwi, miała niższy poziom insuliny, miała niższy wskaźnik HOMA i w ogóle miała mniejszą insulinooporność według tych wszystkich wskaźników, które tam były przyjęte. No i teraz, przeciwnicy tej teorii, że należy jeść mniej, a więcej, mówią o tym, że jeżeli jemy rzadko, to wtedy nie kontrolujemy rzeczywiście poziomu glukozy, insuliny i tak dalej. Domyślam się, o co chodzi. Chodzi prawdopodobnie o poziom kortyzolu, bo w sytuacji stresu, głodu zaczyna nam się wydzielać kortyzol, hormon stresu. A kiedy wydziela się kortyzol, to on potrafi sprawić, że w organizmie dochodzą do głosu również inne hormony, m.in. również adrenalina, a kortyzol powoduje często tycie. Osoby, które mocno się stresują, często mają nadmierne kilogramy. To jest takie tycie typu Cushinga, charakterystyczne większe ręce, brzuch, czasami tkanka tłuszczowa w okolicach karku. I te osoby mówią, że jeżeli wydłużamy przerwy między posiłkami, to pojawia się głód, hipoglikemia, stres, wydziela się kortyzol. Jak się wydzieli kortyzol, to się pojawia zapasowy cukier, często zmagazynowany w wątrobie, czy też kortyzol potrafi rozłożyć naszą muskulaturę, naszą tkankę mięśniową i zamienić sobie na potrzebny cukier. Dlatego niektórzy mówią, że tyją od powietrza. I to jest właśnie bardzo prawdopodobne, dlatego że jeżeli mocno się stresujemy, to ten stres powoduje wytwarzanie się kortyzolu, a kortyzol potrafi rozłożyć mięśnie i w cudzysłowie zamienić na tkankę tłuszczową. Czyli nasz organizm sobie nawet wtedy, kiedy nie jesz, również poradzi. No tak, ale co zrobić, żeby się kortyzol nie wytwarzał? W tym podręczniku, który powiedziałam, i to jest podręcznik dla studentów medycyny, metabolizm i żywienie, szukajcie tego. Tam jest mowa o tym, że kortyzol rzeczywiście i nasilenie rozkładania naszej muskulatury, atrofia, nie atrofia, tylko katabolizm mięśniowy, może się nasilać po około 12 godzinach niejedzenia. Może. To dotyczyć bardziej będzie osób, które mają dużą muskulaturę, kulturystów, którzy budują taką ponadnormalną muskulaturę i tak bardzo dbają o to, żeby ona była, więc rzeczywiście tak będzie. Ale u przeciętnej osoby, która cierpi na stany zapalne, na insulinooporność, która ma problemy ze schudnięciem, nie dochodzi do czegoś takiego, więc absolutnie, kochani, żadnych tutaj szejków białkowych do podtrzymania muskulatury. Tam mowa jest w tym podręczniku, że wydłużając te przerwy między posiłkami, rzeczywiście do tego dochodzi, dlatego że w którymś momencie po prostu organizm potrzebuje glukozy dla prawidłowej pracy naszego organizmu, a w szczególności mózgu, więc sobie rozłoży tą muskulaturę po to, żeby zamienić na cukier i żeby starczyło dla podtrzymania ważnych funkcji życiowych naszego układu nerwowego. No tak, więc kluczem tutaj również jest nie tylko jak często mamy jeść, ale również co jemy, bo każdy, kto zjada węglowodany na śniadanie, chleb, kulki z mlekiem, jogurt, wie, że to są takie posiłki, po których szybko czujemy głód. Tutaj można zjeść sobie posiłki o niższych indeksach glikemicznych, ale tutaj badania pokazują, że nawet jedzenie płatków owsianych, które wiemy, że nie do końca dobrze się trawią, no bo owies jest bardziej dla konia niż człowieka. Człowiek nie trawi dobrze skrobi, która nie jest obrobiona termicznie, a zatem jedząc takie płatki owsiane właściwie mamy niski indeks glikemiczny i nie powinniśmy ich strawić, a badania pokazują, że jednocześnie wzrasta mocno poziom glukozy. Mam też podopiecznych, którzy robią sobie takie testy, na przykład kanapkowe, czyli zjadają typowe śniadanie i idą robić badania krzywej glukozowej, insulinowej i okazuje się, że jednak podnosi się poziom insuliny po zjedzeniu przysłowiowej jajecznicy. Czyli my reagujemy nie zawsze na poziom węglowodanów w danym posiłku, ale również na sam proces jedzenia. No to już są bardzo mocno zaburzone gospodarki hormonalne.
Więc jeżeli jemy rzadziej, na przykład 2 lub 3 posiłki, ale mniej węglowodanów, unikamy ich, bardziej tak tłuszczowo, białkowo-tłuszczowo, to wtedy zdecydowanie łatwiej jest wytrzymać nam między posiłkami. I to też pokazuje, dlaczego wiele osób zjadając śniadanie białkowo-tłuszczowe czuje sytość przez wiele godzin. A jedząc posiłki z węglowodanami, bardzo mocno napędzamy sobie tą huśtawkę glukozowo-insulinową i rzeczywiście no nie wytrzymamy wtedy długo, musimy jeść częściej. Jak jemy częściej, to wytwarza nam się insulina. Jak wytwarza się insulina, to nie spalamy tkanki tłuszczowej. No to jest coś takiego na zasadzie clean cleanem. Tak mi się wydaje. Oczywiście nie zawsze dobrym pomysłem jest mocna tutaj restrykcja taka kaloryczna czy węglowodanowa. Wszystko musi być indywidualnie dopasowane, dlatego że to też zależy od stylu życia, od ilości aktywności fizycznej i tak dalej, i tak dalej. Kochani, mam nadzieję, że to rozwiało Wasze wątpliwości, jak często jeść. Ja jestem za tym, by jeść tylko 3 posiłki, a w niektórych sytuacjach by jeść 4 posiłki, w tym 2 konkretne i 2 na zasadzie przekąsek. A jak powinny się kształtować białka, tłuszcze i węglowodany, znajdziecie odpowiedź w jednych z następnych odcinków, więc koniecznie włączcie subskrypcję, żeby nic Was nie ominęło.